Musicie przyznać, że ten pokój z tymi roletami wygląda o wiele ładniej niż tutaj, jak były firanki, no bo firanki w tych czasach, co nie? No teraz to wiecie, rolety itp. Kochani, więc tak, dzisiaj muszę zająć się tymi tutaj kablami, a więc teraz wam to wytłumaczę. Tutaj planuję te dwa przedłużacze schować. Wszystko schować, to co tu jest niepotrzebne, i wszystko będzie podłączone tylko na ten jeden przedłużacz, czyli konsola, dekoder, jeden dekoder i telewizor. No i w razie czego, jak będę musiał ładować telefon, no to wtedy sobie podłączę telefon, no bo podłączę trzy rzeczy, tak? Konsola, telewizor, dekoder to są trzy rzeczy i mi zostaje, powiedzmy, jedno gniazdko na, no nie wiem, no na ładowanie telefonu, co nie? Lub podłączenie laptopa i ten przedłużacz podłączę tutaj, bo tutaj jest gniazdko, stąd wszystko, wiecie, wychodzi. Czyli powiedzmy ten przedłużacz podłączę tutaj i pomyślałem, że jak telewizor będzie podłączony do tego gniazdka, te wszystkie rzeczy, no to gniazdko będzie tutaj z tyłu położone. Nie tutaj, wiecie, po boku, nie tutaj z przodu, nie będzie tego wszystkiego, tylko po prostu będzie podłączone z tyłu. Oczywiście tutaj też usprzątnę na ławie. Tutaj muszę też płytki ogarnąć, te wszystkie kable schować, bo one nie są potrzebne, a wiecie, a leżą i powiedzmy to wygląda naprawdę źle, no nie? A więc co? No więc jeszcze wam opowiem, na czym, tak w skrócie opowiem, na czym tak będzie opierał się drugi sezon Daily. A więc drugi sezon Daily będzie opierał się tutaj na moim mieszkaniu, na tych moich codziennych obowiązkach, na to, co robię codziennie, czyli po prostu będę wam pokazywał tak trochę moje życie, ale najbardziej to w domu, bo jak wiecie, teraz na dworze jest zimno, więc postanowiłem robić content taki domowy, w takim domowym zaciszu. Oczywiście też powiedzmy będzie takie coś, że znajdę coś fajnego, coś co mi się spodoba, coś co będę potrzebował na OLX i powiedzmy będę dzwonił, oczywiście rzeczy za darmo, no i oczywiście wiecie, tą rzecz wezmę, powiedzmy wyczyszczę, czy coś tam, coś co może będzie trzeba zrobić, może to będzie jakaś stuprocentowa sprawna rzecz i jeżeli to będzie mi potrzebne, tak jak mówiłem wcześniej, no to sobie zostawię, no nie? Albo powiedzmy to garnę, pyk, pyk, pyk. No i nie wiem, może nawet do piwnicy wezmę, bo wiecie, chcę też w piwnicy zrobić taką swoją miejscówkę do nagrywania vlogów. I to będzie super, no nie? Wow, nie no, super content robić też w piwnicy. Różne tam, wiecie, vlogi itp. Tylko ją ładnie ogarnąć, żeby tam w środku u mnie w piwnicy to wszystko spoko wyglądało. Da się, da radę, da radę. Ale zabieram się najpierw co? Najpierw chyba za te mniejsze kable, bo wiem gdzie je schować. A więc te wszystkie kable, które tutaj są, tutaj mam słuchawki. Te słuchawki, kurczę, nie działają, więc trzeba je wyrzucić. Tak, to te wszystkie tutaj kable mogę po prostu zabrać do szafki. Tutaj jest kamerka uszkodzona, już wiecie, nie działająca. Tutaj jest działająca jeszcze, ale ona jest bardzo słaba, ale w razie czego zostawię. Tutaj jest ładowarka, którą też chciałbym tutaj zostawić. Dobra, ta ładowareczka to tak, to tutaj sobie może leżeć na spokojnie. To jest ładowarka, która była szukana chyba z 2 tygodnie. Ona sobie tutaj leży. Kabel biały USB to mi na razie nie będzie potrzebny. Tutaj audio to też nie. Tutaj właśnie jest czerwony.
czerwony kabelek, to ja sobie muszę ten czerwony kabelek do szafki schować, bo tutaj też mogę chować aparat na razie tutaj położę, to już go, wiecie, ogarnę poza live'em. No i gdzie wkładam? Idziemy. Do szafy. Włożyłem to wszystko do szafy. No bo powiedzmy tam też były kable, które ja miałem. I dobra. I tutaj też chcę się zająć tymi rzeczami. To są jakieś płytki. Tutaj są naprawdę bardzo porysowane płyty. O, jak się tak bardzo nie dbało o nie, no to niestety tak jest. I te płyty tutaj powinny być. Tutaj też są, wiecie co, te filmy, co tutaj są, to ja muszę sobie ogarnąć poza live'em, bo to by trwało za długo, bo ja te filmy muszę porządkować, które się nadają tutaj do szafki, tutaj na tą półeczkę otwieraną, bo tutaj są również takie, tu są różne takie filmy, którym bym nie pozwolił na to, żeby one się porysowały, uszkodziły. A więc tak, statyw muszę na razie, jak na razie dać tutaj, o, położyć tutaj, no już mam miejsce na, wiecie, takie, na początek na statyw, tu jest ładowarka z kabelkiem, więc ten kabel to mogę sobie na półkę dać, na spokojnie, również z kostką. No i dobra, no i co? No i zabieram się za te wszystkie kable. A więc muszę odłączyć wszystko. Wszystko, totalnie wszystko podłączać trzeba. Dobra. Okej, oj. No wiecie, zrobił się bałagan. Ale to jak wszystko się poogarnia, to będzie wszystko dobrze. Okej, dobra, mamy tutaj ten, aha, mamy tutaj ten podstawowy przedłużacz i muszę teraz zrobić takie coś, czyli trzeba odsunąć. Włączyć ten cały przedłużacz. Oj, dekoderek spadł. Dobra, może tak wezmę. Dobra, przedłużacz jest odłączony. Dobra, zanim ja podłączę ten przedłużacz, który ma być podłączony, to ja tutaj go sobie ogarnę. To jest kolejny przedłużacz, który totalnie nie będzie potrzebny, bo on chyba nawet nie działa, ale potem ja sobie go gdzieś indziej sprawdzę, ja go potem tam, teraz rzucę tam. A więc tak, te dwa kable. Oj, dywaniki muszę tu jakoś ten zabezpieczyć. Muszę posprawdzać, wiecie, czego są kabelki. Czyli tak, ten kabel jest nieużywany, ale go położę tutaj. Czemu jest nieużywany? To kabel od, chyba od komputera był. Więc tak, tutaj jest od telewizora. Kabel od telewizora idzie do tyłu. Kabel od konsoli też musi iść na tył. Właśnie idzie. Dobra, no i właśnie wymyśliłem super pomysł, no ja, że te kabele będą po prostu iść na tył. Tak, kabelek od drugiego dekodera też idzie na tył. Tylko właśnie muszę zrobić to tak, żeby... Dobra, jak go tutaj położę na razie tak, to nie będzie przeszkadzał.
Tak, ten kabel, tutaj mam kabel HDMI, ale on niestety jest uszkodzony, no to ja go sobie wrzucę tam dalej na łóżko. Więc tak, tutaj kabelek jest od dekodera, więc wiecie, więc też z tyłu. No i widzicie, i tutaj jest teraz taki porządek, chociaż panele są, no tutaj trochę jest, widzicie, zaraz poczekajcie, zobaczę, tak, tutaj jest brudna ta podłoga, najchętniej bym to teraz chyba, na początku bym, wiecie co, tą podłogę tutaj umył, bo niestety jest brudna. Okej, więc tak, no, ja wiecie, jakoś to tak. Dobra, te większe te tutaj dam, potem dam na szufelkę. No, także ojojoj, kabelek USB. Ojojoj, owadzik. Dobra, dobra, dobra. Oj, no tak, fajnie, że... Bardzo fajnie, że... Że trochę te śmieci złapałem przypadkowo. Trochę je rozniosłem jeszcze bardziej. Ale dobra. Ja mam pomysł, jak wziąć je wszystkie na ścierkę. Żeby to nie trwało długo. No i git. Tak jeszcze wam powiem, że mogłem włączyć sobie radio. Ale przy oglądaniu tego daily vloga możecie u siebie włączyć jakąś muzyczkę po cichu w tle. No i co? No i możecie sobie oglądać, no ja? Poczekajcie, bo to... gdzie jest ten przedłużacz? Aha, ja wziąłem zły przedłużacz. Tutaj jest ten. Tak się wiecie, zastanawiałem, no nie? Czemu jest taki ten? No to właśnie... Więc tak, okej. Przedłużacz podłączony, więc tak. Podłączam dekoder, podłączam tutaj telewizor. Jest telewizor i kabelek zasilający PlayStation 4. Dobra, i czy to wszystko będzie, wiecie, działać? Czy ten przedłużacz podłączony do tego głównego prądu tutaj w salonie, czy wszystko będzie, wiecie, działało? I ogólnie tutaj ten stolik musi być... O! Dobra, tylko że jeszcze musi być troszeczkę w tamtą stronę i trochę tak przesunięty. Oczywiście tutaj, kurczę, jakieś dekodery trzeba ładniej ułożyć, na przykład tak. No, myślę, że będę miał... Okej, dobra, jest super. Więc już widzicie... Aha, dobra. Muszę kamerkę poprawić. Już widzicie, że tutaj z boku nie ma, wiecie, nie ma śmietnika, nie ma bałaganu. Więc tak, tutaj dwa przedłużacze z tyłu sobie tam położyłem. Tutaj kabel zasilający, tutaj mogę dać na dół na półkę. I tutaj na tej półce są tak są filmy płyty, więc jest wites, to muszę wyrzucić. To też muszę wyrzucić, a więc tutaj leżą, wiecie, rzeczy, które trzeba powyrzucać. Tutaj tą ładowarkę zaraz muszę wziąć, Tutaj rzeczy leżą, tym się bawi młodszy brat, więc tak, dekoder, który na razie nie będzie potrzebny, on leci tutaj na szafę, tutaj go wrzuciłem, o, tu jest na szafie, no i myślę, że jest spoko, włączę flesza, jest
Ciekawe, czy to pomoże? No, chyba trochę pomaga. I widzicie, i nie ma po bokach jakichś tam, wiecie, rzeczy, te wszystkie kable. Tak mogłem. Chociaż jeszcze można je wziąć tak, poprzesuwać. No będzie z tyłu widać, ale to normalka, bo chyba już raczej inaczej nie mogę. Można chociaż jeszcze troszeczkę. No, i powiem wam tak, że jest git. Ogólnie myślałem, żeby te dekodery, wiecie, gdzie podłączyć, żeby one nie leżały tutaj, ale żeby one leżały tu, na dole. Wiecie czemu? No bo tutaj jak leżą, jak się przesuwa telewizor, to widzicie, że kable są ruszane, nieraz jak się ogląda i się kablem ruszy, w sensie tę, powiedzmy, naziemną telewizję, no to nieraz jest tak, że niestety, kurczę, znika obraz, więc co? Więc się zabieram za to, żeby dekoder ustawić niżej. O, dobra. Bo to będzie po prostu, wiecie, ładniej. Poza tym będzie to ładniej wyglądało. PlayStation 4 nie będę ustawiał niżej. Dlatego, że PlayStation 4 ja nieraz przenoszę do swojego pokoju. No i wiecie, jak ustawię niżej, to z dołu będę musiał zabierać go. A tak to wiecie. Mam od razu tutaj położone, no to nie będzie problemu. Tutaj dekoder 1. O kurczę, muszę jeszcze tutaj na półce, wiecie, posprzątać, bo tutaj są rzeczy, też różne rzeczy. I tak też nie powinno tutaj być, wiecie. Dobra, płyty sobie mogą, wiecie, leżeć. Ja to zrobię już poza live'em, bo to też by za długo trwało. Więc tak, czekajcie, ja tylko odkręcę kabel od dekodera. Miałem jeszcze przeczucie, żeby kupić 3-metrowy kabel, żeby to, wiecie, wszystko starczyło. No i miałem raczej dobre przeczucie, bo jakby gdzieś tam trzeba było, wiecie, dalej postawić właśnie dekoder, no nie, dalej od telewizora, no to taki kabelek 3-metrowy na takie mieszkanie wystarczy. Dobra, jest to. Jest również tutaj kabel antenowy do dekodera. I przykręcimy sobie go od razu. Wiecie, żeby to miało ręce i nogi. I dobra. A folię odklejona, tak wiecie, to tak wygląda dziwacznie. Położę ją tutaj. Czekajcie chwilkę, muszę wyłączyć flasza. No i tak, drugi kabel zasilający. On też musi tu wejść. Tylko chwilka, jeszcze muszę mieć kabel zasilający, czy jest już? Nie ma. To zaraz. Właśnie kabel zasilający od telewizji cyfrowego Polsatu mi się odłączył.
to dlatego, że źle został ustawiony. Ok, mamy tutaj kabel zasilający od cyfrowego Polsatu. Więc tak, jest podłączony, dobra, jest prąd. Więc tak, my może włączymy sobie telewizor. Ale już od razu widać, że jest prąd. Konsola też jest zasilana. Jest zasilana. Sprawdzimy dekoderek na początku, bo jest, wiecie, już na dekoder ustawione. No to sprawdźmy dekoder. I dekoder działa. Jest zasięg, jest wszystko. Zobaczymy. Oj, obrazu coś nie ma. No to chyba weźcie się już w sumie. Aha, dobra, bo tutaj jest, wiecie co? Wejście uszkodzone. Uszkodzone jest wejście, a nie ten, a nie kabel. Bo zmienialiśmy też kabel, bo było takie coś, że prawdopodobnie wejście, że kabel, no nie? Że kabel HDMI jest uszkodzony, a tu jest taka prawda, że to jest wejście po prostu uszkodzone, a nie kabel. No, a jak wiecie, jak jest konsola, jak przekręcam konsolką, telewizorem, no nie? Jak jest konsola podłączona, no to wszystko jest git. No, ale no dobra, to cóż, tam kable można widać, wiecie, jak widać, to tam już ten kabel już się, też można coś z tym zrobić, ale na razie nie będę myślał o tym. Ale co najważniejsze było, to po prostu tutaj zrobić tak, żeby te kable nie leżały, żeby tutaj też nie było dużo kabli, tutaj i tutaj, no i widzicie, jest porządeczek, czyli po prostu zrobiłem dobrą robotę. A więc jeszcze tak, tutaj gry na PlayStation 4, tylko że te płyty chciałem u siebie w pokoju, ale jak będę zmieniał, wiecie, gry, a jest włączony teraz Uncharted 4, no to jak będę miał tutaj PlayStation, no to nie chce mi się latać, wiecie, z pudełkami, po pudełko czy coś, no nie? Więc ja sobie ustawię to tutaj i dekodery tutaj są ustawione, a nie tutaj, gdzie co chwila spadały, co chwila się coś rozłączało. I co, git? Jest gites. No. To dzięki za obejrzenie pierwszego odcinka Daily.